dobry. W swojej dzisiejszej prezentacji przedstawię Państwu, w jaki sposób nowoczesna teledetekcja może wspomóc zrównoważoną produkcję rolną i leśną. A czemu akurat o tym mówię? Współczesny świat, współczesne społeczeństwa stoją przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest zapewnienie odpowiedniej jakości pożywienia dla wciąż wzrastającej liczby mieszkańców Ziemi. Ostrożne szacunki mówią o tym, że do roku 2050 musimy zapewnić zwiększenie wydajności produkcji rolnej około 8-krotnie. W wielu szacunkach jest mowa o tym, że już teraz ta produkcja, którą mamy, po pierwsze, nie jest wystarczająca, po drugie, pozostawia zbyt duży ślad. I mówiąc o zrównoważonej produkcji roślinnej i leśnej, powinniśmy mieć na uwadze to, że wpływ człowieka, że wpływ naszej działalności powinien być jak najmniejszy i powinien w jak najmniejszym stopniu przekształcać naszą planetę. Jest wiele wyzwań, tak jak już powiedziałem, i żeby móc zapewnić odpowiednią jakość żywności, musimy korzystać z coraz to nowszych narzędzi. I tutaj teledetekcja jest odpowiedzią na wiele problemów, przed którymi stoją dzisiejsi producenci rolni. Ale wracając o wyzwaniach i wracając i mówiąc o samych wyzwaniach, to musimy sobie powiedzieć o tym, że wpływ na środowisko, ogromny wpływ na środowisko ma produkcja rolna, produkcja leśna, także transport, budownictwo. Intensywna urbanizacja sprawia, że wciąż maleją tereny, które możemy wykorzystywać na cele rolne. W Instytucie Lotnictwa zajmujemy się integracją pewnych rozwiązań, łączeniem tego, co wypracowują inni naukowcy, ale też staramy się wytwarzać nową jakość po to, żeby te tworzone przez nas rozwiązania rzeczywiście wpływały na to, że cele zrównoważonego rozwoju, które zostały zdefiniowane kilka lat temu, zostaną rzeczywiście osiągnięte. Mówiąc o celach zrównoważonego rozwoju, mam na myśli cele ONZ, Agenda 2030. Jest to 17 celów, wśród których bezpośrednie powiązanie z rolnictwem i leśnictwem mają 4 cele. W tym jest też taki cel, który przebija się przez wszystkie inne działania związane z ekologią, czyli zapewnienie bezpieczeństwa klimatycznego. Ale mówiąc bezpośrednio o rolnictwie, mamy na myśli czystą wodę, mamy na myśli dobrą jakość życia na ziemi, czystą energię, ale przede wszystkim możliwość zapewnienia wyżywienia dla wciąż rosnącej liczby mieszkańców Ziemi. Żeby mówić w ogóle o zrównoważonej produkcji rolnej, musimy spełniać 5 podstawowych celów. To jest jednoczesne zwiększenie produkcji rolnej przy minimalizacji środków ochrony roślin, przy minimalizacji zużycia środków ochrony roślin, nawozów sztucznych i pozostawienie jak najmniejszego śladu działalności człowieka. Swoją prezentację podzieliłem na 4 bloki. W pierwszym bloku opowiem o projektach, które realizujemy od roku 2000, w zasadzie od 2011 roku w Zakładzie Teledetekcji Instytutu Lotnictwa. W drugim bloku opowiem o konkretnych narzędziach, które wykorzystuje współczesna teledetekcja. I w ostatniej części swojej prezentacji pokażę globalne, zintegrowane rozwiązania, które mogą wspomóc skuteczną realizację celów zrównoważonego rozwoju. Prace w Instytucie Lotnictwa, prace nad realizacją celów zrównoważonego rozwoju rozpoczęliśmy w zasadzie w 2011 roku takim projektem, w ramach którego monitorowaliśmy lasy. Wykorzystaliśmy nowoczesne narzędzia, kamery wielospektralne i statki bezzałogowe do tego, żeby w każdym miesiącu monitorować lasy. Wykorzystaliśmy fotografię wielospektralną do tego, żeby po pierwsze robić pomiary
ilościowe i pomiary jakościowe na płycie krotoszyńskiej. Tam akurat badaliśmy drzewostany dębowe i tutaj fotografia wielospektralna, teledetekcja lotnicza i też teledetekcja lotnicza wsparta teledetekcją satelitarną naprawdę dała nową jakość i te narzędzia, które wypracowaliśmy w ramach tego projektu, umożliwiły nam realizację kolejnych zadań. Po tych pracach w obszarze leśnictwa przeszliśmy do prac w obszarze rolnictwa. Część z tych narzędzi, które wypracowaliśmy w pierwszym projekcie, przenieśliśmy na grunt ogólnopolski. Wspólnie z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa podjęliśmy projekt Fitoeksport i w ramach tego projektu już nie wspieramy samych zadań na terenie prowadzonych przez właścicieli lasów czy właścicieli gospodarstw rolnych. Natomiast wspomagamy Państwową Inspekcję w tym, żeby kontrole upraw były jak najefektywniejsze, dzięki czemu żywność, którą spożywamy, ma większą jakość i przede wszystkim jest w 100% bezpieczna dla zdrowia człowieka. Co więcej, te działania, które zostały podjęte w ramach tego projektu, służą do tego, żeby móc więcej eksportować na rynki globalne, bo bezpieczna żywność, przebadana żywność to taka żywność, której potrzebują konsumenci na całym świecie. I teraz ostatnie działania, które są związane ze zrównoważonym rozwojem i z działaniami w obszarze zrównoważonej produkcji rolnej, to projekt, który realizujemy wspólnie z firmą Unia, wspólnie z Państwowym Instytutem z Łukasiewicz, Państwowym Instytutem Maszyn Rolniczych. I w ramach tego projektu nasi partnerzy odpowiadają za integrację i wytworzenie nowoczesnego robota polowego, natomiast Łukasiewicz Instytut Lotnictwa odpowiada za to, żeby ten robot mógł sprawnie poruszać się w określonej przestrzeni. Co mam na myśli, mówiąc o sprawnym poruszaniu się? Po pierwsze, odpowiadamy za implementację algorytmów nawigacji. To jest takie drugorzędne zadanie. Natomiast pierwszorzędnym zadaniem jest wykorzystanie nowoczesnej teledetekcji do tego, żeby w czasie rzeczywistym rozpoznawać uprawy i też sugerować pewne zabiegi w tym celu, żeby precyzyjnie dawkować nawóz i mechanicznie usuwać chwasty. Więc taka pętla zwrotna. Z jednej strony mamy sensory, które wykorzystują wszystkie, agregują, zbierają informacje z pola, natomiast są też narzędzia wykonawcze, do których wysyłamy sygnał i prowadzone są odpowiednie działania na polu. I co ważne, mówiąc o teledetekcji, bardzo często uciekamy od takiej podstawowej informacji, od tego, w jaki sposób przetwarzamy dane. Bardzo często skupiamy się na tym, żeby pozyskać dane odpowiedniej jakości, odpowiednimi kamerami. Natomiast później bardzo popularne jest w Polsce to, żeby wykorzystywać wskaźnik NDVI, znormalizowany wskaźnik wegetacji. To jest wskaźnik, który mówi bardzo dużo o roślinności, mówi o ilości biomasy, natomiast żeby lepiej zrozumieć procesy fizjologiczne, które zachodzą w roślinach, musimy wejść głębiej, musimy przeprowadzić szczegółową analizę wielospektralną. I tutaj warto podkreślić, że to nie narzędzia, a pomysł definiuje to, jak skuteczne są nasze rozwiązania teledetekcyjne. Myśląc o teledetekcji, przede wszystkim musimy skupiać się na nowatorskim przetworzeniu danych. I co ważne, dane mają tak dużą wartość, jak bardzo są przetworzone. Żeby to zobrazować, to informacja jest tak cenna, jak daleko jest od tych danych pierwotnych, od danych źródłowych, od pozyskanych danych źródłowych. Im bardziej przetwarzamy te dane, im bardziej skomplikowanych algorytmów używamy, tym ta informacja jest bardziej użyteczna. Musimy jak najdalej odsunąć się od tych surowych danych, żeby wyciągnąć naprawdę użyteczne informacje. I druga bardzo ważna informacja, mówiąc o teledetekcji, nie możemy skupiać się tylko i wyłącznie na tym komponencie teledetekcyjnym. Oczywiście
oczywiście zdjęcia lotnicze, zdjęcia satelitarne, zdjęcia z bezzałogowców, popularnych bezzałogowców, ze zdalnie sterowanych statków powietrznych, bo przecież po to tutaj jesteśmy. Jesteśmy na wydarzeniu, które nazywa się Droniada, a więc wykorzystujemy statki bezzałogowe. Natomiast statki bezzałogowe to pozyskiwanie danych w skali makro. Natomiast bardzo ważne są informacje referencyjne i mówiąc o przetwarzaniu i analizowaniu danych, musimy też mieć na uwadze to, że potrzebujemy danych pierwotnych z terenu, które służą jako referencja do naszych wszelkich pomiarach prowadzonych tylko i wyłącznie teledetekcyjnie. Więc warto zaznaczyć, że nowoczesna teledetekcja opiera się na trzech poziomach danych. Dane lotnicze, dane satelitarne i dane naziemne. Mówiąc o kamerach, to o tym, czym wcześniej wspomniałem. Kamery mają ogromne znaczenie, dane z kamer mają ogromne znaczenie. Natomiast to pomysł jest najważniejszy, bo można mieć naprawdę świetne dane hiperspektralne, natomiast bez szczegółowej analizy tych danych możemy zgubić bardzo, bardzo wiele informacji. Więc tutaj musimy znaleźć odpowiedni balans pomiędzy tym, jakich sensorów używamy, a tym, w jaki sposób przetwarzamy te dane. I też kolejny ważny czynnik to, jak długo przetwarzamy te dane, bo jeśli mówimy o analizie w czasie rzeczywistym, nie możemy wykorzystać bardzo skomplikowanych algorytmów, bo musimy szybko przeliczyć dane, dać informacje po to, żeby chociażby ten robot polowy, który jest w terenie, mógł odpowiednio szybko zareagować. Więc mówiąc o kamerach, mówiąc o sensorach, musimy też myśleć o późniejszym zastosowaniu. Tutaj jest stała pętla zwrotna jakości danych, tego, z jakich sensorów korzystamy, ale też tego, jakie są rzeczywiste nasze potrzeby. Bo nowoczesna teledetekcja to taka teledetekcja, która daje prawdziwą wartość. Nie powinniśmy się skupiać na tym, żeby wykorzystać konkretne dane, tylko powinniśmy skupiać się na celu i tym, co chcemy osiągnąć. A w przypadku rolnictwa i leśnictwa skupiamy się na tym, żeby produkować więcej, żeby produkować zdrową żywność i żeby zapewnić godne życie mieszkańcom Ziemi. I troszkę o platformach nośnych, bo sensory to jedno, też realizacja celów wymaga stosowania odpowiednich narzędzi. Możemy stosować statki bezzałogowe, statki załogowe. Oczywiście korzyści stosowania jednego i drugiego rozwiązania są oczywiste. Przy statku załogowym mamy dużo większy zasięg, dużo większy udźwig, natomiast te statki są dużo mniej dostępne, dlatego też ten dynamiczny rozwój branży bezzałogowych statków powietrznych, zdalnie sterowanych statków powietrznych, wpłynął na to, że bardzo mocno rozwinęła się teledetekcja. W zasadzie każdy już teraz może kupić podstawowy statek bezzałogowy, który kosztuje nie więcej niż kilka tysięcy złotych, wyposażyć w podstawowe kamery i to jest sprzęt, który wystarcza w dużej mierze do podstawowych pomiarów ilościowych. Do pomiarów jakościowych, czyli parametry gleby, parametry roślinności. Zwykle stosujemy kamery wielospektralne, natomiast też część informacji możemy pozyskać, wykorzystując zwykłe, tradycyjne kamery z trzema zakresami: czerwony, zielony, niebieski. I to, o czym mówiłem. Zaawansowana analiza roślinności wymaga dobrych danych referencyjnych i te dobre dane referencyjne, mówiąc o dobrych danych referencyjnych, mam na myśli dane spektralne, bo żeby móc analizować piksel po pikselu obraz, stosując takie klasyczne podejście, analizując wartości pikseli, czy też podejście wskaźnikowe, czy wszelkiego rodzaju podejścia różnicowe, musimy wiedzieć, do czego się odnosimy. I to właśnie dane spektralne dają nam informacje o tym, jak powinien dany obiekt wyglądać. I te dane spektralne powinny być i są w wielu przypadkach, ale niestety nie zawsze, referencją dla naszych pomiarów teledetekcyjnych. I w Łukasiewicz Instytut Lotnictwa opracowaliśmy bazę sygnatur spektralnych, właśnie dążąc do tego, żeby zapewnić jak największej liczbie użytkowników możliwość dostępu do krzywych spektralnych, do danych spektralnych,
spektralnych różnych obiektów. Same spektrometry czy spektrofotometry to stosunkowo drogie urządzenia, natomiast tutaj przy naszych pomiarach, jeśli mamy bezzałogowe statki powietrzne, możemy wykorzystać ze źródeł danych, z baz danych i te krzywe spektralne, które pobieramy z różnych źródeł, wykorzystać jako naszą referencję. Więc tutaj mamy szereg narzędzi, szereg procesów, szereg zjawisk, które wpływają na to, czy nasze rozwiązanie teledetekcyjne jest efektywne, czy jest efektowne, czy jest innowacyjne. Tak w bardzo dużym skrócie możemy powiedzieć o tym, że o jakości rozwiązania świadczą trzy elementy. Platforma nośna, którą pozyskujemy dane i odpowiednia efektywność pozyskiwania danych, sensor, którym pozyskujemy dane, ale najważniejsze i tutaj o tym należy pamiętać, sposoby przetwarzania danych. Mając te same dane, naukowcy, różni przedsiębiorcy, różne osoby działające w obszarze teledetekcji mogą wyciągnąć zupełnie inne informacje. I tutaj taki podstawowy przykład. Dane satelitarne mogą być przetwarzane na wiele sposobów i mimo, że korzystamy zwykle z tych samych danych, jeśli mówimy o danych darmowych, dane z satelitów serii Landsat czy też Sentinel, to sposoby przetwarzania są bardzo różne i te produkty oferowane przez poszczególne podmioty są bardzo, bardzo różne. Więc tutaj dane pierwotne tak, możemy sami pozyskać i sami przetworzyć, natomiast też możemy bardzo często posiłkować się danymi już zebranymi i po prostu włączyć je w nasz sposób przetwarzania danych. W Instytucie Lotnictwa zbudowaliśmy system, który opiera się na istniejących stacjach meteo i włączyliśmy w naszą infrastrukturę do przetwarzania danych lotniczych i satelitarnych, dzięki czemu nie mamy konieczności pozyskiwania danych meteo i rozstawiania własnych stacji naziemnych do pomiaru temperatury, wilgotności czy też opadów. I tutaj też, zanim pozyskamy dane, zastanówmy się, jakich danych potrzebujemy. Sprawdźmy, czy ktoś nie dostarcza takich danych i dopiero wtedy pozyskujemy dane, które będą świadczyły o jakości naszego rozwiązania. Mówiąc o naszej infrastrukturze, którą rozwijamy, staramy się przetwarzać wszelkiego rodzaju dane w sposób jednolity. Niezależnie od tego, czy to są dane od dostawców zewnętrznych, czy są to dane pozyskiwane przez nas, przetwarzamy je w jednolity sposób i udostępniamy klientom konkretne informacje. Bo dla klienta naprawdę nie ma znaczenia to, czy wykorzystujemy dane lotnicze, satelitarne, czy dane naziemne. Dla niego ważna jest precyzyjna informacja. I mówiąc o nowoczesnym rolnictwie i leśnictwie, musimy zapewnić efektywność kosztową i efektywność pod kątem jakości naszych rekomendacji rolniczych, a właśnie te rekomendacje rolnicze są tym komponentem, którego potrzebują nowocześni producenci rolni. Musimy dać informacje w odpowiednim czasie, odpowiednią dla danego użytkownika, no ale ta informacja musi być aktualna, a ograniczenia poszczególnych danych naziemnych, satelitarnych czy lotniczych są ogromne. Dane satelitarne mamy co kilkanaście dni, dane lotnicze możemy pozyskać on demand, zwłaszcza jeśli mówimy o danych z bezzałogowych statków powietrznych, natomiast dane referencyjne, dane naziemne są stosunkowo drogie i musimy też dobrze przemyśleć sobie, jak dużo punktów referencyjnych potrzebujemy. Jest wiele systemów, które dostarczają nam dane wtórne. Jest wiele geoportali, z wykorzystaniem których pozyskujemy dane. I nowoczesne rolnictwo to przede wszystkim takie rolnictwo, które wykorzystuje szereg danych. I mówiąc o nowoczesnym systemie do precyzyjnego rolnictwa, mamy na myśli taki system, który wykorzystuje dane już wcześniej pozyskane i dane uzupełniające, które pozyskujemy dla danego terenu. Konkretne rozwiązania, które wypracowaliśmy
realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Analiza wielospektralna, wieloczasowa zdjęć satelitarnych. Ta podstawowa warstwa dla naszych dalszych przetworzeń. Mamy zdjęcia, które przetwarzamy wskaźnikowo, porównujemy dane historyczne, dzięki czemu mamy historię danego miejsca, mamy historię tego, jak zmieniała się produkcja na danym terenie i też analizując ten teren szczegółowy, nasze regiony zainteresowania, możemy pobrać informacje o tym, czy na danym terenie są jakieś zaburzenia związane z produkcją, czy też nie i dzięki temu odpowiednio szybko zareagować. Inne rozwiązania, które robią się, stają się coraz popularniejsze, to wykorzystanie machine learningu do tego, żeby na podstawie punktów kontrolnych robić albo ekstrapolację, albo interpolację wewnątrz zadanego obszaru. I zwykle to jest tak, że pobieramy kilkaset. Tutaj rzeczywiście musimy mieć solidną wiedzę statystyczną, żeby dobrze dobrać punkty kontrolne. I na podstawie tych danych przenosimy się na większy teren i dzięki tym danym możemy prowadzić szczegółową analizę danego obszaru, danego regionu zainteresowania. I to, o czym już wcześniej wspominałem, analiza spektralna. Czemu ona jest tak ważna? Dane spektralne to swego rodzaju odcisk palca. Mając dany obiekt, on część promieniowania emituje, część odbija i analizując promieniowanie odbite, reflektancję tego obiektu, możemy analizować pewne zjawiska biofizyczne, które zachodzą w roślinach. Na moim slajdzie jest pokazane zróżnicowanie między roślinami kontrolnymi, roślinami zabiegowymi, dla których prowadziliśmy pewne zabiegi i tak jak możemy zauważyć, te krzywe rzeczywiście bardzo dużo się różnią, mimo że poruszamy się wciąż w obszarze jednego gatunku roślinności. Nowoczesna teledetekcja to też taka teledetekcja, która daje pełny obraz tego, co się dzieje na danym terenie. Mówiąc o tym, co się dzieje, mamy na myśli informację ilościową i jakościową. Na tym slajdzie mamy zaprezentowane drzewa na pewnym obszarze. Mamy rozdzielone korony drzew i tutaj jest pierwsza analiza ilościowa. Ile drzew, jaka powierzchnia zadrzewienia, ale z drugiej strony mamy szczegółową analizę jakościową, która jest oparta na wskaźniku teledetekcyjnym i jest bardzo mocno skorelowana z poziomem defoliacji. Prowadziliśmy też projekty pilotażowe w obszarze rolnictwa na dużym terenie. Prowadziliśmy projekty dla terenów leśnych, ale też pracowaliśmy ze szkółkami po to, żeby już na etapie tworzenia materiału szkółkarskiego wyselekcjonować najlepsze jakościowo drzewa. I też tutaj w naszej pracy bardzo ważna okazała się analiza spektralna. Krzywe spektralne mówią o zróżnicowaniu wewnątrz danego gatunku, łącząc te dane z danymi z innych źródeł, z danymi z pomiarów laboratoryjnych, możemy wskazać, które drzewa są najlepsze dla dalszego namnażania. W ten sposób dbamy o to, żeby materiał, który sprzedajemy, był możliwie najlepszy. W ten sposób, stosując analizę wielospektralną, analizę spektralną, możemy analizować patogeny. Na slajdzie mamy przykład w ramach których badaliśmy drzewa w szkółce w Skierniewicach. I ta już kompleksowo, mówiąc o analizie ilościowej, analizie jakościowej, poznajemy teren, mamy pełne informacje o tym, gdzie jest jakie drzewo, jaka jest jego kondycja. W przypadku zmian czasowych mamy informacje o tym, co się wydarzyło w kolejnych miesiącach czy w kolejnych latach. I mając tą podstawową informację, to jest ten nasz poziom zero. Wiemy, co się dzieje na danym terenie i wtedy wchodzimy w to nowoczesne leśnictwo, w nowoczesne rolnictwo. Dajemy konkretne rekomendacje, co należy zrobić, żeby zwiększyć produkcję roślinną i leśną. Analizując dane, odkrywamy stan teraz,
ale zależy nam przede wszystkim na tym, żeby skutecznie działać i żeby to, co wydarzy się w przyszłości, żeby plon był, żeby chociażby plon był możliwie duży, to jest ta pierwsza informacja. Z drugiej strony wysoki plon przy minimalizacji ilości środków ochrony roślin i nawozów sztucznych, ale jednocześnie w dbałości o nasze środowisko. W ten sposób przechodzimy do ostatniego bloku prezentacji o konkretnych rozwiązaniach, które wspomagają nowoczesne rolnictwo, nowoczesne leśnictwo. Więc tak, szereg danych, które zbieramy, mają służyć do tego, żeby poznać stan zero. Stan zero daje nam ogólny ogląd, ogólny pogląd na to, co się dzieje na terenie. I teraz, mając taką bazę, pozyskujemy dane pierwotne, dane, które służą do tego, żeby dać konkretną informację, jakich zabiegów potrzebuje dany teren. I tutaj takim podstawowym krokiem i podstawowym działaniem, które wspomaga teledetekcja, to różnicowanie środków ochrony roślin i nawozów sztucznych. Precyzyjna dawka pozwala nam na zmniejszenie kosztów nawozów nawet do 40-45%. I rzeczywiście tutaj bardzo łatwo możemy osiągnąć ten efekt środowiskowy. Stosując podstawowe dane teledetekcyjne, już mamy ogromny postęp w ochronie naszych zasobów naturalnych. Co więcej, odpowiednio szybko reagując, możemy zwalczać patogeny już na wstępnych etapach ich rozwoju. I ta integracja danych, wszystkie dane o wskazanym terenie mają jakąś wartość. Nie możemy skupiać się na tym, żeby wykorzystywać dane lotnicze, pomijając dane z sensorów naziemnych. To dopiero komplet tych danych pozwala nam dawać precyzyjne rekomendacje, a tych precyzyjnych rekomendacji potrzebuje nowoczesne rolnictwo. Nowoczesne rolnictwo to takie, które pozwala na bieżące monitorowanie, sprawdzanie obecnego stanu, konkretne rekomendacje rolnicze i też korygowanie parametrów upraw w odpowiednim czasie. Dzięki temu wydajność nowoczesnego rolnictwa może być zwiększona nawet do 30%. I to już z wykorzystaniem narzędzi, które są wypracowane i które są wdrażane na rynkach europejskich. Więc w tym pierwszym kroku realizację założeń zrównoważonego rozwoju możemy wprowadzać poprzez stosowanie dobrych praktyk. Jeśli są już systemy, które pozwalają na zróżnicowanie dawki nawozu w zależności od potrzeb, powinniśmy skupić się na tym, żeby wszyscy producenci rolni precyzyjnie dawkowali nawóz. Ustalmy sobie pewien poziom zero, poziom nowoczesnego rolnictwa i później kolejne dane, kolejne przetworzenia pozwalają nam na dalsze oszczędności, pozwalają nam zwiększać produkcję rolną. I taki idealny system, który implementuje założenia zrównoważonego rozwoju, to system, który wykorzystuje dane, przetwarza je, w czasie rzeczywistym daje informację zwrotną, co i gdzie wykonać, jaki zabieg wykonać, jakich środków ochrony roślin użyć, jakich nawozów sztucznych i w jakiej dawce. I mówiąc o tych założeniach teledetekcyjnych, jeśli sprzęgniemy to z maszyną, z robotem wykonawczym, wprowadzamy naprawdę dużą jakość do naszej produkcji rolnej. Podsumowując moją prezentację, chciałbym, żeby to dobrze wybrzmiało. Zrównoważona produkcja rolna i leśna to dużo więcej niż nowoczesna teledetekcja. Nowoczesna teledetekcja to narzędzie, które wspomaga wiele procesów w obszarze produkcji rolnej, natomiast w cały ekosystem rozwiązań muszą być wpisane dane naziemne, dane z sensorów naziemnych, odpowiednie narzędzia wykonawcze, zbiór procedur, zbiór działań na danym obszarze. Więc ta teledetekcja dostarcza nam pewnych informacji,
dostarcza nam pewnych rekomendacji. Natomiast nie możemy skupiać się tylko i wyłącznie na tym, że wykorzystamy zdalnie sterowany statek powietrzny, pozyskamy dane, przetworzymy je i w ten sposób damy rekomendacje rolnicze. Żeby te rekomendacje były skuteczne, musimy mieć pełną informację o terenie. A pełna informacja o terenie to informacja, która jest pozyskana z trzech źródeł. Dane satelitarne, dane lotnicze i dane naziemne. Wszystkie dane, wszystkie próbki terenowe, które pobierane są tradycyjnymi metodami, analizowane w laboratorium, powinny stanowić referencje dla naszych prac. Dodatkowo dane pogodowe, dane o temperaturze, o wilgotności, o zachmurzeniu wspomagają nasze algorytmy i to są dane, które też powinniśmy traktować jako dane pierwotne. I dopiero agregacja tych wszystkich danych i odpowiednie ich przetworzenie daje nam informację o terenie, taką, której potrzebujemy. I dopiero taka informacja jest w stanie wpłynąć na to, że będziemy produkować więcej zdrowszej żywności, więcej żywności, która jest bezpieczna dla człowieka, przy jednoczesnym minimalizowaniu śladu działalności człowieka. Bardzo dziękuję za uwagę.